bardzo ładnie, naturalnie zachowany 1000 zł, 46 roku, rzadkiej w dobrych stanach odmiany. Seria R reprezentuje odmianę, do której należą tylko trzy literki R, T i W. Proszę Państwa, niniejszy egzemplarz z widocznymi na pierwszy rzut oka niedoskonałościami w obrębie marginesu, szczególnie górnego marginesu tak naprawdę i górnych narożników. Dolne bardzo ładne, natomiast bez jakichś wad wchodzących pole zadrukowane, które determinowałyby ocenę jednoznacznie poniżej 60 w gradingu PMG. To znaczy banknot, jak widzimy, cały jest lekko pofalowany. Najprawdopodobniej był w jakiś sposób zawilgocony, przy czym nie jest to zmoczenie jakby celowe jego prasowanie, bardziej takie zawilgocenie być może w warunkach, w których był przechowywany. W efekcie mamy tutaj takie zafalowania w polu. Możemy mieć wrażenie, że nam się tutaj rysuje jakieś ugięcie, ale proszę Państwa, oglądając w świetle równoległym, nie widzę tego jako typowego ugięcia, gdyż ono nie przechodzi w obręb marginesu, czyli na tym białym zanika. Jest bardziej takim zafalowaniem tylko w obrębie zadrukowanym właśnie z powodu zwilgocenia prawdopodobnie tego papieru. Patrząc od góry, rysuje nam się tutaj też taka jakby lekka smuga, przynajmniej w tej części ugięcia poziomego, bo ona tutaj na prawo już zanika. Niewykluczone, proszę Państwa, że po prostu ktoś ten plik kiedyś zrobił w ten sposób, przepasował po prostu na zasadzie tak, jak często się duży banknot szczególnie przekłada w użytku codziennym. Na górnym marginesie widzimy tutaj niedoskonałości samego marginesu, widzimy złamany prawy górny narożnik, tutaj te takie zagniecenia na samej krawędzi i najbardziej wyraźne prawego górnego narożnika, tutaj z zagnieceniem i z takim żółtawym przebarwieniem przy tymże zagnieceniu. Zagniecenie to jako w sumie jedyne albo największe z bankamentu zostawiło ślad pod światło, gdyż tutaj no, te są tylko na samej krawędzi. No i narożnik tutaj zostawia też kreseczkę widoczną pod światło. Od strony rewersu ta prezencja bardzo dobra. Tu widzimy, jak tego zagniecenia kreska rysuje się na papierze. Czysty, ładny, naturalny, na pewno niepoprawiany. Tutaj to, co podejrzewaliśmy, że może być jakimś fragmentarycznym ugięciem, proszę Państwa, przy stabilizacji tego banknotu, czyli chociażby przy dość długim, naturalnym leżeniu w klaserze, zaniknie na pewno bezpowrotnie. U nas, będąc na granicy, powiedzmy, stanu 1-, 2+, ten banknot wpisano ma ocenę 2+, w systemie aukcyjnym. Natomiast niewykluczone, że wysławszy go do gradingu, zależnie tutaj jeszcze od interpretacji przez graderów, ale uważam, że jest szansa, żeby otrzymał notę powyżej 60.